Martyna Goździuk, przewodniczka po Warszawie, posiadająca ogromną wiedzę warszawianistyczną, od kilku lat związana ze Stowarzyszeniem Gwara Warszawska, aktywizuje warszawską Pragę poprzez szereg inicjatyw, takich jak Urodziny Pragi. Skąd pomysł na zainteresowanie się gwarą? Ja myślę, że to była taka trochę naturalna ścieżka. To znaczy, wychowałam się na Targówku, na którym właśnie zresztą stoję. I tutaj jeszcze zachowały się takie stare domki, w których mieszkali starsi warszawiacy, którzy no, dla mnie wtedy, młodej dziewczyny, mówili dziwnie. Bardzo dziwnie akcentowali, mówili tak zawadiacko i to było coś, co mnie jakoś tam ciekawiło. Kiedy zostałam przewodniczką po Warszawie, zaczęłam chodzić po Pradze Północ i tam też byli właśnie tacy mieszkańcy. I wtedy dopiero dowiedziałam się, że jest coś takiego jak Gwara Warszawska. Poszłam sobie na warsztaty Gwary Warszawskiej i się okazało, że jest to bardzo wdzięczny temat. Najbardziej lubię go za to, że jest taki lekki, bo mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie bardzo jesteśmy poważni i zajmujemy się poważnymi sprawami, a Gwara Warszawska jest taką dla mnie odskocznią od codzienności. Poczułam duże zaskoczenie, że kapituła uznała właśnie moją osobę za ciekawą warszawiankę, która może stanąć do takiego konkursu. I też dużą nadzieję, szczerze mówiąc, pokładam w tym, żeby nasi warszawiacy dowiedzieli się o tym, czym się zajmuje Stowarzyszenie Gwara Warszawska. Warszawianki to są charakterne dziewczyny, po naszemu to galant lalunie się mówi. Bardzo ambitne, bardzo wymagające od siebie, ale też od świata i dlatego podobno są bardzo ciężkim materiałem na żonę, tak słyszałam.